Kolejna mawikowa wyprawa zaprowadziła nas do ruin zamku Krzysztopór, imponującej budowli, która kiedyś uchodziła za największą w Europie do czasu wybudowania Wersalu. Świetność ta budowla zawdzięczała Krzysztofowi Ossolińskiemu, który w XVII wieku w pierwszej połowie wybudował tą fortyfikację pałacową, wydając na to, słuchajcie, 30 milionów ówczesnych złotych, co jest sumą chyba dzisiaj niewyobrażalną. Zamek pełnił rolę fortecy obronnej, jak i również pałacu. Już w roku 1627 był zamieszkały, bo pierwszy dokument wystawiony tutaj jest datowany właśnie na ten rok. Niestety słynny, który przewija się we wszystkich naszych mawikowych podróżach, potop szwedzki i również tutaj zawitał w 1654 roku Szwedzi. Praktycznie bez walki zdobyli tą potężną fortyfikację, okupowali, wyjeżdżając, ograbili, zniszczyli i to był początek upadku Krzysztoporu. Nigdy już zamek nie odzyskał swojej świetności. Zamieszkiwała tu między innymi rodzina Paców, rodzina Morsztynów. Szczególnie rodzina Paców poczyniła tutaj pewne prace remontowe. Niestety ogrom inwestycji przekraczał możliwości większości właścicieli. No dzisiaj, jak widzicie, jest to tak zwana zabezpieczona ruina, udostępniona do zwiedzania. No robi imponujące wrażenie, bo rzeczywiście tego typu budowli w Polsce wielu nie ma. Wejdziemy sobie teraz do środka i troszeczkę pokręcimy i pooglądamy od środka. Tutaj jest główna brama wejściowa i stąd tutaj właśnie nazwa tego zamku Krzysztopór. Po prawej stronie mamy topór, to jest herb rodzin Ossolińskich, właścicieli pierwszych tej rezydencji, a krzyż symbol kontrreformacji, której Krzysztof Ossoliński był szczerze oddany. No i mamy tutaj jakąś taką chyba datę 1631. Także proszę zobaczyć, jaki to jest. Stoimy teraz tutaj u podnóża tej baszty. Proszę zobaczyć, jaka ona jest ogromna. Że zaraz się udamy na dziedziniec i będziemy sobie dalej zwiedzać. Jesteśmy na dziedzińcu zamku Krzysztopór. To jest przepiękne miejsce, słuchajcie, ślicznie zachowane. Naprawdę robi wrażenie. Robi ogromne wrażenie. Można wyobrazić sobie, jak to w czasach świetności wyglądało, kiedy było zamieszkiwane i kiedy było w stanie, że tak powiem, użytkowym. Architektem tego miejsca był podobno Wawrzyniec Senes. Człowiek musiał być o ogromnej wyobraźni i ogromnym rozmachu. No miał bardzo bogatego sponsora i mecenasa, Krzysztofa Ossolińskiego, który, tak jak już wspomniałam, wyłożył na budowę tego zamku niewyobrażalną sumę 30 milionów ówczesnych złotych. To trochę przypomina tutaj jakby Koloseum. Bardzo fajnym dodatkiem do zwiedzania jest ta przepiękna muzyka, którą słyszycie.
A tutaj mamy oryginalne... oryginalną posadzkę, która była w zamku. Oryginalny kominek. Naprawdę jest kominek. Ta rezydencja naprawdę musiała robić duże wrażenie na tych, którzy tu przybywali. Teraz wdrapałam się tutaj na taką troszeczkę wyższą kondygnację, skąd jest również wspaniały widok na imponującą rezydencję magnata Krzysztofa Ossolińskiego.
tutaj na górze znalazłam takie cudeńko, taki przepiękny korytarz kocich łbów, ogromny. No w każdym miejscu widać, jakie to było wielkie zamierzenie architektoniczne i budowlane.